Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale i w zeszłym odcinku opowiadałam, że najbliższe filmy będą utrzymane w tematyce pielęgnacji. A ze względu na to, że kilka tygodni temu trafiłam na trik odnośnie depilacji ciała, który od razu zastosowałam i odmienił on stan mojej skóry pod kątem podrażnień, więc jeżeli macie podrażnienia po goleniu, to oglądajcie ten film, bo musicie się dowiedzieć o tym triku. Moja skóra, słuchajcie, jest ekstremalnie wrażliwa. Ja nie należę do tych kobiet, które mają błyszczącą, gładką, piękną skórę, którą wystarczy przejechać odrobinę jakimś mleczkiem nawilżającym i ona po prostu jest piękna i błyszcząca. Ja nigdy nie miałam takiej skóry. Zawsze miałam skórę suchą, którą trzeba mocno pielęgnować, na której mam masę podrażnień. Mam na przykład tendencję do zapalenia mieszków włosowych na moich przedramionach. Mam zawsze wrastające włoski na nogach, na okolicy bikini, to już w ogóle masakra. To jest moja bolączka życia i wiem, że Wy macie podobnie. Testowałam masę różnych kosmetyków, zarówno do nawilżenia skóry, do depilacji stricte przeznaczonych. Jedne działały lepiej, drugie działały gorzej, ale bywało różnie. Raz zastosowałam dany kosmetyk, nie miałam żadnych podrażnień, potem go zastosowałam, on mnie podrażnił i znów wrastające włoski wróciły i różne, wiecie, no wiecie jakie są podrażnienia, jeżeli jesteście kobietami, które mają z tym problem. No i ciężko było mi znaleźć taki złoty środek, który działa za każdym razem. Aż znalazłam, słuchajcie, przez przypadek trafiłam na filmik, gdzie dziewczyna opowiedziała o tym prostym, tanim sposobie, który działa tak mocno, tak skutecznie, że ja byłam w szoku, że to po prostu jest takie proste, a ja w życiu na to nie wpadłam, bo moja intuicja tak jakby podpowiadała mi, żeby tego nie robić, absolutnie, bo będziesz miała jeszcze więcej podrażnień. Słuchajcie, to jest rękawica do peelingu ciała. Dostaniecie taką rękawicę w każdej drogerii za dosłownie kilka złotych. Moja chyba kosztowała 9 zł i kupiłam ją w Rossmanie. Rękawice są różne, wykonane z różnych materiałów. Ja mam po prostu taką niezbyt ostrą rękawicę. Musicie też dotknąć, jaka jest ostra, żeby też nie rysować sobie za bardzo skóry. I słuchajcie, to jest rękawica do peelingu. I dlaczego mówię o rękawicy, a nie o peelingach zwykłych? Rękawica namoczona wodą peelinguje Wam pięknie całe ciało bez marnowania dodatkowych kosmetyków. Ale zazwyczaj peelingujemy się tylko przed depilacją. A kluczem, absolutnym kluczem jest to, żeby peelingować się dokładnie przed depilacją i od razu po. I to robi największą różnicę. Ja w życiu bym tego nie zrobiła, bo intuicyjnie od razu po goleniu, na przykład okolicy bikini, skóra jest podrażniona. I jeżeli ja ją jeszcze wypilinguję, no to przecież będzie masakra. Natomiast jest totalnie inaczej. Żadne wrastające włoski, nic się nie pojawia. Skóra jest coraz bardziej przyzwyczajona do peelingowania i golenia, chociaż powinna się przez tyle lat przyzwyczaić, wiecie o co chodzi. Natomiast nie, tak się nie stało, dopiero ta rękawica przed i po goleniu robi taką robotę, że to jest coś niesamowitego. I ta rękawica też robi większą robotę niż peeling. Próbowałam tego sposobu z peelingiem, peeling przed, peeling po. Podrażnienia były. Natomiast w przypadku tej rękawicy podrażnień nie było, więc gdybam, że chodzi o to, żeby tutaj nie było żadnego produktu, który może skórę podrażnić od razu po goleniu. Spróbujcie, słuchajcie. To jest coś niesamowitego. Jest to takie proste. Bardzo ważne są też maszynki. Ja Wam polecam coś, czego ja używam już od lat i nie trafiłam na lepsze. Są to maszynki Venus, ale są to maszynki z tymi takimi większymi, białymi główkami. I czym więcej ostrzy, tym lepiej, ponieważ wtedy maszynka jest skuteczniejsza, bo za jednym pociągnięciem goli Wam skórę dokładnie. Nie musicie tam, wiecie, jeździć po tej skórze za długo, tylko za jednym pociągnięciem jest ok. I zawsze używałam tej takiej malutkiej maszynki. Nie pamiętam, jak ona się nazywa, tutaj Wam ją wrzucę zdjęcie, natomiast ostatnio w Rossmanie trafiłam na taki trzypak, to kosztowało 20 zł i mamy tutaj tę samą główkę, co w przypadku tej krótkiej maszynki.
Tu jest aż 5 ostrzy. I to są najlepsze maszynki, jakie mogę Wam polecić. Testowałam różne, po prostu po tych mam najmniej podrażnień. I żeby nie było, że wymądrzam się tutaj na tematy spraw oczywistych, jeżeli to, co robicie u Was działa, to jak najbardziej w porządku. Ja trafiłam na ten sposób w sumie całkowicie przypadkiem i to on odmienił stan mojej skóry, więc jeżeli macie podrażnienia, spróbujcie. To kosztuje tylko praktycznie parę złotych, więc nic nie stracicie, a nuż Wasza skóra będzie w lepszym stanie. Więc to wygląda u mnie tak, że najpierw w trakcie prysznica moczę sobie tą gąbeczkę dokładnie kolistymi ruchami w jedną i drugą stronę, peelinguję sobie okolicę, którą chcę później ogolić. I jeżeli chodzi o nogi, to zawsze golę od razu pod włos. Moje nogi są już na tyle przyzwyczajone do golenia, że nie mam tutaj żadnych podrażeń. Od razu z góry, z dołu na górę, za jednym pociągnięciem wszystko ta maszynka mi pięknie goli. Natomiast w przypadku bikini już nie jest tak lekko, bo najlepiej w przypadku bikini najpierw golić z włosem, czyli od góry do dołu, później w boki, w jeden bok i w drugi bok, a później dopiero jak te włoski są już delikatne i bardzo, bardzo osłabione przez ścięcie ich w górę, ścięcie ich w bok, wtedy jedziecie z włosem i wtedy podrażnień jest najmniej. Więc spróbujcie właśnie w taki sposób i po tym właśnie goleniu przejedźcie sobie jeszcze raz rękawicą okrężnymi ruchami każdy kawałek ciała, który był golony. Słuchajcie, różnica jest niesamowita. Ja w życiu intuicyjnie bym tego nie zrobiła, bo myślałabym, że efekty będą jeszcze gorsze, jeżeli chodzi o podrażnienia, a tutaj tych podrażnień po prostu nie ma. Takie to proste, a takie nieoczywiste. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten trik Wam się przyda. Dajcie mi znać, jakie są Wasze triki, sposoby, których Wy używacie przy depilacji, przy goleniu i takich tam babskich sprawach i nie tylko w sumie. Także czekam na Wasze wiadomości i mam nadzieję, że film będzie przydatny. Widzimy się w kolejnym. Buziaki, trzymajcie się, pa!